Piłkarze Legii Warszawa zostali aresztowani, prezes klubu Darek Mioduski uderzony w twarz, a trener przygotowania motorycznego pobity pałkami. Do tego niebywałego skandalu doszło po meczu AZ Alkmaar Legia Warszawa. Według obecnych na miejscu dziennikarzy zamieszanie rozpoczęło się, gdy piłkarze oraz sztab Legii udawali się do klubowego autokaru. Większości udało się to zrobić bez problemów, ale wtedy organizatorzy nagle zdecydowali o zamknięciu stadionu. Na dodatek holenderska policja z nieustalonych przyczyn zaatakowała piłkarzy, trenerów i działaczy Legii. Wedle relacji prezes Dariusz Mioduski miał zostać uderzony w twarz, a pałkami pobity jeden z trenerów przygotowania motorycznego Legii. Funkcjonariusze blokowali możliwość wyjazdu autokaru spod stadionu, a nawet zagrozili szturmem. Zatrzymani przez nich zostali Josue oraz Radovan Pankow, którzy następnie zostali odwiezieni na komisariat i nie wrócili z drużyną do Polski. Służby nie poinformowały nawet klubowych przedstawicieli, w jakim komisariacie znajdują się piłkarze, ponieważ bali się szturmu kibiców. Obiekt zamknięto, ponieważ uznano, że wychodzące w tym samym czasie kibice Legii są zagrożeniem dla innych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że holenderscy policjanci jeszcze przed meczem starli się z kibicami Legii, a jeden z funkcjonariuszy w wyniku konfrontacji miał stracić przytomność. Później próbowano skonfiskować klubowe flagi fanów z Warszawy. Nawet jeśli te sytuacje zostaną potwierdzone, to nie usprawiedliwia to bezcielskiego zachowania holenderskich służb, które powinny piłkarzy i cały sztab chronić, a nie traktować w taki brutalny sposób. Co ciekawe, rzecznik prasowy Legii wspomniał, że szef ochrony Alkmaar wyglądał na będącego pod wpływem środków pobudzających. A cała ta sprawa jest na tyle głośna, że sam premier Mateusz Morawiecki polecił pilne działania dyplomatyczne. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat i zaobserwujcie nasz profil, aby być na bieżąco z piłkarskimi newsami.